Lech Poznań w pierwszym meczu pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy pewnie wygrał z macedońskim FK Pelister Bitola 4-0. Bramki dzisiejszego spotkania zdobywali dwie: Mario Situm, Radosław Majewski oraz Niki Bile-Nielsen. Zapraszam na skrót spotkania. Ponownie Tetek. Dogranie do prawej strony, Gumny, kolejne dośrodkowanie, zamieszanie w polu karnym, piłka wpada do sieci. Jaka decyzja arbitra, ta bramka nie będzie jednak uznana. Faulowany był tam Ilcze Petrowski. Już wysoko uniesione ręce tego zawodnika, płaskie wykonanie tego stałego fragmentu gry. Uwaga, uderzenie po raz pierwszy, zmuszony do interwencji Matus Putnocki. Niki Bile-Nielsen. Ciągle Nielsen, 16 metr, Nielsen po ziemi, interweniuje Ilcze Petrowski, a pada na murawę Markowski, nie ma gwizdka, atakuje Lech, rozciągnięcie do lewej strony, uwaga, będzie groźnie, pada na murawę zawodnik Lecha Poznań, mamy rzut karny w tej sytuacji, jest sygnał, uwaga, Nielsen, jest bramka, gol! Lech wychodzi na prowadzenie w 27 minucie spotkania, Niki Bile-Nielsen. Uwaga, Jefcic, dośrodkowanie, piłka w polu karnym, poprzeczka, gol! Mamy bramkę i kto? Mario Situm podwyższa na 2-0. Znakomite wykonanie tego stałego fragmentu gry. Wyjechało wtedy na ulicę Poznania. Uwaga, okazja dla Lecha Poznań. Po raz kolejny tutaj okazja przed Situmem na to, aby pokonać Ilcze Petrowskiego. A przy piłce Jefcic i Radosław Majewski. Mamy gwizdek, uwaga, Majewski, próba uderzenia, Majewski, cóż za bramka! Radosław Majewski, 3-0, 38 minuta spotkania. Nielsen do Jefcicia, dośrodkowanie piłki w pole karne, no niezwykle niepewny jest, trzeba powiedzieć, w dzisiejszym spotkaniu Ilcze Petrowski. Dośrodkowanie futbolówki na 5 metr, spore tam zamieszanie. Nie ma jednak strzału na bramkę Ilcze Petrowskiego. Tym razem oddany ten strzał, to uderzenie. Piłka jednak posłana bardzo wysoko. Jest sygnał, uwaga, piłka już szybuje w pole karne. Matus Putnocki broni tę próbę zawodników FK Pelister Bitola. No bardzo sprytnie wykonany ten stały fragment gry. Kostewicz, dośrodkowanie piłki w pole karne. Uwaga, groźnie. Nie udało się zamknąć tej akcji Niki Bile-Nielsenowi. 56 minuta, Nine na stadionie. Ciasno tam w polu karnym, uwaga, Majewski do środkowania, uderzenie głową, mamy bramkę, jest 4-0. Kolejna bramka Mario Situma, to trafienie numer 2 tego piłkarza w dzisiejszym spotkaniu. Raz jeszcze Gumny, okazja na dośrodkowanie, Gumny był w polu karnym, Robak korzysta z błędu rywala, uwaga, Robak, uderzenie, broni w tej sytuacji Ilcze Petrowski. Tak jest, ostatni gwizdek dzisiejszego spotkania. Lech Poznań 4, FK Pelister Bitola 0. Lech Poznań, lokomotywa kolejorza na dobrej drodze do stacji o nazwie druga runda eliminacji Ligi Europy. STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem strategicznym Lecha Poznań.